system informacji medycznej ma być systemem teleinformatycznym, umożliwiającym między innymi przetwarzanie danych dotyczących udzielanych i planowanych świadczeń zdrowotnych. Z punktu widzenia organizatora systemu ma dostarczać istotnych informacji i umożliwić ich analizę, informacji niezbędnych dla prowadzenia polityki zdrowotnej państwa. Natomiast samym pacjentom ma umożliwić dostęp do informacji dotyczących ich stanu zdrowia i przebytego leczenia. Dostęp ten ma być zapewniony niezależnie od miejsca pobytu pacjenta. Konkretny Kowalski będzie miał z jednej strony dostęp do pełnej dokumentacji medycznej dotyczącej świadczeń, które mu zostały udzielone, ale będzie też mógł korzystać z innych funkcjonalności istotnych w tym systemie. Na przykład ten system będzie również obsługiwał centralną część tzw. e-recepty. Czyli w systemie tym będą również realizowane recepty elektroniczne, co wykluczy wszystkie wady, jakie obecnie mamy z funkcjonowaniem recepty papierowej. Oczywiście system ten będzie również umożliwiał zdalne zapisanie się na wizytę w konkretnym zakładzie opieki zdrowotnej. No niestety z naszych ustaleń kontroli wynika, że istnieją istotne opóźnienia z jednej strony w budowie centralnej części systemu, z drugiej strony w przygotowaniach samych zakładów opieki zdrowotnej do funkcjonowania w tym systemie. Aby sprostać wymaganiom systemu informacji ochrony zdrowia, świadczeniodawcy ci powinni dysponować przede wszystkim sprzętem diagnostycznym umożliwiającym cyfryzację wyników badań, odpowiednimi łączami internetowymi o odpowiedniej przepustowości i wreszcie trzeci warunek to jest możliwość pobierania danych medycznych od innych podmiotów leczniczych w formie elektronicznej i samego udostępniania tych danych innym podmiotom. Z ustaleń kontroli wynika, że w przypadku około 30% wszystkich badanych szpitali systemy informatyczne przez nie posiadane są to systemy rozproszone, które nie pozwalają na interoperacyjność, czyli zdolność do współdziałań z innymi jednostkami ochrony zdrowia. Mają charakter rozproszony i są nieprzygotowane do wymagań, jakie stawia przed nimi ustawa o systemie informacji ochrony zdrowia. Również jeśli chodzi o wyposażenie szpitali w sprzęt diagnostyczny umożliwiający cyfryzację wyników badań, włącza internetowe. Również mamy tutaj szereg uwag i wydaje się, że te szpitale nie są jeszcze wystarczająco przygotowane. Tak, wymagała wydania szeregu istotnych rozporządzeń, ponieważ miała charakter ramowy. Szereg istotnych parametrów technicznych miało być właśnie określonych w rozporządzeniach ministra zdrowia. Niestety z chwilą wejścia w życie ustawy minister zdrowia nie zapewnił wydania tych rozporządzeń. W ciągu kilkunastu miesięcy po wejściu w życie ustawy nie było żadnego rozporządzenia. Według stanu na połowę marca 2013 roku na 16 rozporządzeń wydane były tylko 2. Co jest, było to istotna przeszkoda również w tworzeniu przez poszczególne podmioty własnych rozwiązań informatycznych, ponieważ te kluczowe parametry systemu nie zostały określone przez ministra zdrowia, chociażby jeśli chodzi o kwestię formatu danych. Szczególne nasze zaniepokojenie budzi przedłużanie się procedur przetargowych, jeśli chodzi o platformę, podstawową platformę, która ma obsługiwać system i na dzień zakończenia kontroli, na dzień sporządzenia naszej informacji o wynikach kontroli, nie został wyłoniony wykonawca szyny usług. Szyna usług jest bardzo istotną częścią tego projektu, ponieważ bez tej szyny usług pozostałe elementy platformy nie będą funkcjonowały prawidłowo, co może również zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu systemu informacji medycznej. No przede wszystkim powinna być lepsza współpraca między i wymiana informacji między różnymi podmiotami, które ten system realizują.
a z drugiej strony powinna być oszacowany pełen koszt, jaki wiąże się z wdrożeniem systemu dla poszczególnych jednostek ochrony zdrowia, ponieważ takiej rzetelnej analizy kosztów nikt nie przeprowadził od samego początku realizacji tego systemu. No i przede wszystkim współpraca pomiędzy Centrum Systemów Informacyjnych a innymi jednostkami powinna być realizowana w sposób bardziej efektywny niż dotychczas.